Witam ponownie po dłuższej przerwie w kolejnym odcinku Egzekada na luzie. W dzisiejszym omówimy sobie kolejny moduł, pod hasłem attachmenty, czyli możliwość dodawania wszelakich elementów retencyjnych. Zapraszam. Przechodzimy do definicji pracy oraz projektowania. Na dolnym uku mamy zaznaczony most o zasięgu 4,3 do 3,3 oraz na miejscu zęb sąsiadujących mamy zdefiniowane attachmenty, czyli na zębie 4,4 widzimy definicja attachment i tak samo zdefiniowany jest ząb 3,4, czyli zęby sąsiadujące obok zębów filarowych muszą być zdefiniowane jako attachment. To jest podstawa, jeśli chcemy pozyskać możliwość projektowania, dodawania attachmentów podczas projektowania. Przechodzimy sobie do zakładki design. Przed nami model, na którym będziemy sobie projektować naszą pracę. Pomijamy sobie na chwilę obecną funkcję semikreatora. I zaczynamy od początku, jak w większości przypadków podbudów, od linii preparacji. Musimy sobie zaznaczyć kolejne każdego zęba. Krótką chwilkę nam to zajmie. I ostatni ząb. OK. Po zaznaczeniu linii preparacji standardowo przechodzimy sobie do następnego kroku. Podstawowe parametry naszej podbudowy, czyli ilość miejsca na cement, szczelność oraz kontrola nad torem wprowadzenia. Przechodzimy do następnego kroku. I ustawienie zębów. Zęby są już narzucone na nasze słupki przez program. Czyli kolejny etap standardowy, czyli ustawianie zębów. Dzisiaj nie będziemy opowiadać o ustawianiu zębów, bo mamy się skupić na attachmentach, ale musimy sobie ten etap przejść, żeby dojść do momentu biblioteki attachmentów. Na tym etapie, na co Państwo muszą zwrócić uwagę, to, że raz, że program nam narzucił bryły zębów na nasze słupki, a dwa, jak sobie podświetlimy troszkę bardziej anatomiczne bryły, zobaczymy, że w miejscach, gdzie mamy zdefiniowane nasze attachmenty, właśnie tutaj, jak widzimy, wrócimy się do zakładki EXO, czyli na zębie 4,4 i 3,4, w tych miejscach będą doklejone, dostawione nasze attachmenty. Program w te miejsca narzucił pełne anatomiczne bryły zębów po to, żebyśmy mogli sobie je też ustawić zgodnie z warunkami pacjenta, tak abyśmy mogli optymalnie dostosować za pomocą właśnie tych brył zębów położenie naszych attachmentów na modelu i optymalne też dopasowanie do warunków. Czyli o tym nie zapomnijmy, że właśnie na tym etapie, wybierając funkcję, definiując sobie rodzaj pracy, że mamy attachmenty, na etapie ustawki program też nam narzuca bryły zębów w miejsce attachmentów. Też należy je poprawnie ustawić, tak aby attachment optymalnie był ustawiony względem naszej pracy. Przechodzimy sobie krok dalej. To była pierwsza różnica, jeśli chodzi o definicję pracy attachment, czyli właśnie narzucenie tych pełnych anatomicznych zębów. Okienko freeforming, czyli kolejny etap, to też sobie pominiemy. Nie będziemy się teraz
bawić modelowanie, dopasowanie do dziąsła też nie. Jeszcze na tym etapie proszę zwrócić uwagę, że już teraz w okienku Freeforming jest dostępna funkcja attachmentów, której teraz nie używam. I to jest bardzo istotne, że pomimo tego, że ta funkcja attachmentów jest już dostępna, to teraz tego nie wykonujemy, a za chwilę Państwo zobaczą, na jakim etapie należy wykorzystać właśnie funkcję attachmentów. Okienko odpowiedzialne za redukcję naszej podbudowy. Zredukujemy sobie nasze zęby anatomiczne. Mam zadany parametr ilości miejsca na ceramikę. Oczywiście znów dostępne okienko Freeforming, czyli możliwość modelowania, jak już zapewne Państwo wiedzą. Możemy sobie naszą podbudowę jeszcze dowolnie modelować, ale jak wspominałem, dziś nie o tym. Co istotne teraz, dalej są widoczne, jak widzimy, zęby zlokalizowane w miejscu naszych attachmentów. Teraz, wykorzystując okienko Freeforming, możemy sobie jeszcze ewentualnie dostosować szerokość zębów, na których będą doklejone nasze attachmenty. Czyli ewentualnie, jeśli chcemy sobie zęby, te, na których będą attachmenty, poszerzyć, właśnie na tym etapie, wykorzystując Freeforming, możemy sobie to zrobić. Czyli mówiąc krótko, wykorzystując funkcję modelowania, optymalnie możemy dopasować bryły zębów. Przechodzimy sobie krok dalej. Dopasowanie do dziąsła też sobie pominiemy. Przedostatni etap. Konektory, tak, bo mamy zdefiniowany most, więc konektory. Oczywiście musimy sobie je odpowiednio ustawić. Też ewentualnie zmniejszyć ich średnicę. OK. Przechodzimy sobie dalej. Etap. I teraz proszę zwrócić uwagę, że właśnie na tym etapie, już ostatnim, pojawiło się okienko attachmenty. I przed nami jest widoczna biblioteka attachmentów. Jak sobie ją otworzymy, widzimy firmy i rodzaje attachmentów, które możemy sobie z biblioteki wybrać. Jak widzą Państwo, jest tych możliwości dużo. Generalnie większość firm, które oferują takie elementy retencyjne, tutaj w Exocadzie są dostępne. Te najbardziej popularne, te troszkę mniej popularne też są dostępne, więc dowolność w wyborze jest duża. Sądzę, że każdy coś dla siebie znajdzie. Co na tym etapie? Jak widzimy, na modelu już są narzucone jakieś zasuwy. W tym przypadku jest to generic. Taki wybrany przez program. Oczywiście możemy sobie tą zasuwę dowolnie zmienić na dowolny model i dowolną firmę. Wskazówka. Dalej widoczna jest bryła zęba, którą sobie wcześniej ustawiliśmy. Jak widzimy tutaj, te bryły zębów anatomicznych się zrobiły takie transparentne, więc mamy podgląd, jak ta zasuwa leży w obrębie naszego zęba ustawionego. I wybierzmy sobie może inną firmę. Załóżmy Bredent. Warto też wspomnieć, że niektóre firmy, jeśli chodzi o elementy retencyjne, mają też zlokalizowane produkty, które są tutaj jako pliki oczywiście wirtualne, dedykowane stricte na przykład pod spiek laserowy, frezowanie bądź też druk 3D. Wybierzmy sobie na przykład spiek laserowy. Mamy zasuwę Bredentu. Oczywiście możemy sobie teraz wybrać rodzaj zasuwy,
elementu retencyjnego, jaki chcemy pozyskać. Na przykład VarioSoft 3 Mini. I znów na pewno narzucił bryłę danego. Może troszkę sobie zdejmiemy podgląd zębów anatomiczną, żeby było to lepiej widoczne. Jeśli chcemy pozyskać inną bryłę, to właśnie w ten sposób, wybierając z biblioteki rodzaj danej zasuwy, możemy dowolnie wybrać dany element. W tym przypadku mamy wybrany typ zasuwy VarioSoft 3. Co teraz? Jak widzimy, program rzucił nam te zasuwy w miejsca mniej więcej tam, gdzie one będą wklejone. Oczywiście musimy je teraz odpowiednio ustawić i dokleić w cudzysłowie do naszych zębów. Jak widzimy, możliwości, jeśli chodzi o poruszanie zasuwami 3, czyli rotacja wokół osi, przemieszczanie, skróty używane oczywiście z kontrolem, mamy rotację, sama myszka, lewy przycisk, przemieszczanie zasuwy. I wykorzystując te możliwości przemieszczania bryłą zasuwy, ustawiamy w miejscu tam, gdzie według nas one powinny się na modelu znajdować. Właśnie w taki sposób. Istotna wskazówka, pamiętajmy o tym, aby zasuwa, czyli część łącząca zasuwy z naszą podbudową, dotykała zęba, tak? Podświetlimy sobie teraz może bardziej elementy zredukowane, abyśmy mieli większą kontrolę nad tym. Krótko mówiąc, element łączący zasuwę z bryłą naszej podbudowy, czyli to miejsce, które teraz właśnie wskazuję kursorem, musi być doklejony w taki sposób, jak widzimy, do bryły naszej podbudowy. Czyli nie może wisieć w powietrzu, tak jak właśnie teraz to zrobiłem, oddalone jest dosyć znacznie. Czyli nie uzyskamy połączenia z bryłą naszego mostu. Dosuwamy w taki sposób. Dalej ustawiamy sobie rozmieszczenie naszej zasuwy na model. Oczywiście pod pełną kontrolą też ewentualnie zębów przeciwstawnych. Druga bardzo istotna funkcja w bibliotece Attachment, czyli może inaczej w okienku odpowiedzialnym za attachmenty, to ustawienie toru wprowadzenia. Jak sobie teraz właśnie tą funkcję wybiorę, zwróćcie Państwo uwagę, jak teraz te zasuwy są ułożone w tym rzucie. Naciskając tor wprowadzenia, widzimy, że program automatycznie nam ustawił tor wprowadzenia dla obu zasuw. To jest druga funkcja. Jeszcze może powróćmy na chwilkę do toru wprowadzenia. Pamiętajmy o tym, że jeśli już użyliśmy toru wprowadzenia, czyli ustawiliśmy sobie tor wprowadzenia, a dokonaliśmy jakiejkolwiek zmiany przy którejś z zasuw, czyli troszkę ją gdzieś przemieściliśmy, to należy ponownie użyć funkcji toru wprowadzenia, bo w tym momencie, nanosząc korekty po ustawieniu toru, oczywiście ten tor się zmienia, więc o tym pamiętamy, że zawsze tą funkcję tor ustawienia trzeba użyć po naniesieniu korekty położenia jakiejkolwiek zasuwy. I ponownie jest to ułożone. OK. I jak wspominałem, kolejna istotna funkcja, czyli dopasowanie naszych zasuw, docięcie naszych zasuw do dziąsła. Oczywiście możliwość ustawienia dystansu na ile chcemy, aby nasze zasuwy były uniesione nad modelem. Możemy sobie wpisać dowolny parametr i po wpisaniu dowolnego parametru użycie funkcji docięcia powoduje właśnie adaptację do dziąsła. Ściągniemy sobie skan modelu, żebyśmy zobaczyli, jak to wygląda. W taki sposób nasze zasuwy będą docięte. Włączmy sobie skan modelu. Przejdźmy sobie krok dalej.
zapisywanie projektu. I przed nami gotowa podbudowa z zasuwami. Także w taki sposób, drodzy Państwo, wygląda użytkowanie modułu attachmenty. Jak zapewne widzieliście, jeśli chodzi o wybór attachmentów, rodzaj attachmentów jest naprawdę bardzo duży. Czy to mówimy o zasuwach, zatrzaskach, wszystko w tym miejscu znajdziemy. Samo używanie tych funkcji jest moim zdaniem bardzo intuicyjne i dosyć łatwe. Dziękuję za uwagę i zapraszam na kolejny odcinek Exocada na Luzie. Pozdrawiam. Jeżeli spodobał Ci się ten materiał, koniecznie zasubskrybuj nasz kanał TechDental TV oraz zaznacz dzwoneczek. Będziesz na bieżąco informowany o dodaniu nowych filmów, które z pewnością Cię zainteresują.